Witam bardzo serdecznie na kanale Martix. Dzisiaj fingerboardy. Kupiłam go w gazetce i okleiłam taśmą. I nakleiłam jeszcze M, jak Martix. Ogólnie wkleję wam gdzieś tutaj fingerboardy takie do testów. Jakbyście chcieli, to z chęcią kupię za 10 zł. Jest taki jeden fingerboardzik. Taki kolorowy. Znaczy on świeci podobno. Ja nauczyłam się Oli. I może wam pokażę, jak się nauczyłam Oli. Tak, żebyście wy mogli się nauczyć Oli na przykład. No to zapraszam do filmiku. Nauczyłam się po prostu jeżdżąc po książce. Teraz wam to pokażę, tylko wezmę sobie. Na początku to będzie wyglądać jak wieszczenie na przeszkodę, ale potem będziecie sobie po niej skakać po prostu. Hopa, ojej, już nie wyszło mi. Jeszcze raz. No teraz wyszło. No i tak będzie wyglądać na początku wasza Oli, wjeżdżanie na książkę, a potem już będziecie mogli sobie poskakać. Można też robić sobie Oli po prostu na kolanie. To też pomaga. Ale ja się nauczyłam po książce jeździć. I chciałam wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to w filmie Nie Wypanda możecie znaleźć fingerboarda. Wkleję wam tutaj. Znalazłam na pewnym zwiastunie. Tam niby jest Tamagotchi starych rzeczy, ale fingerboard? No nie spodziewałabym się tam fingerboarda, więc... Więc super, że to dali takie coś. Dla fanów fingerboard to po prostu bardzo fajny taki... Co prawda pojawia się tylko kilka sekund. Ale wiecie, to tylko zwiastun. W filmie może być tego więcej. Nie oglądałam filmu, więc... A już jest w kinach. A ja nie oglądałam. Trudno, nie mam czasu, żeby jechać do kina. No, nie moja wina. Te deskorolki do testów też wam pokażę. Na urodziny już mam zaplanowany prezent. Takiego tech deka i pokrowiec na fingerboardy. Ja mam nadzieję, że pomogłam wam z waszym Oli. A wy dajcie znać, czy chcielibyście test tych deskorolek. Nawet jak to nikt mi nie odpisze, co bardzo prawdopodobne, no to i tak zrobię test. Dobra, to pa!